Szanowni Państwo, wkraczamy w zasadniczą fazę związaną z budżetem obywatelskim, który realizowany będzie w przyszłym roku, czyli 2024. Jesteśmy już po złożeniu pomysłów, po analizie tych pomysłów. Komisja obradowała, wytypowała projekty, o których za chwilę powiemy. I co najważniejsze, od 2 do 24 listopada będzie można głosować i te projekty, które uzyskają w poszczególnych okręgach największą liczbę poparć, te będą realizowane w 2024. A jak to się kształtowało w tym roku? Otóż złożono 31 projektów. W wyniku analiz, w wyniku sprawdzenia ich zgodności z naszymi uchwałami, czyli co do zasadności, co do miejsca, co do kwot, odrzucono 7 projektów. W związku z tym 24 wnioski będą głosowane. I na poszczególnych obszarach, jak się będą kształtować. Okręg pierwszy, 4 projekty. Jest to obszar środek miasta plus chudnik pierwszy. I tak zadanie wydzielenie instalacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych z nieruchomości przy ulicy Połonieckiej, Długosza, Chopina. Następne zadanie, renowacja zespołu rzeźb barokowych zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Legnickiej. Trzecie zadanie, remont zespołu schodów w parku przy ulicy Budowlanych. Czwarte zadanie, przełożenie kostki brukowej na alejce w parku przy ulicy, przy strumyku Sempolno. Drugi okręg konsultacyjny, czyli Stare Miasto, Śródmieście, Ostrów Tumski. Bardzo proszę, Piotr, przedstawić. Zagospodarowanie podwórza przy placu Tysiąclecia 5-7 oraz Alei Wolności od 54-60. Zakres rzeczowy, jaki wnioskują wnioskodawcy, to jest remont przejść, plac zabaw, wykonanie miejsc rekreacyjnych i nasadzenia. Kolejny projekt to jest remont podwórza wzdłuż budynków przy Adama Mickiewicza od 35-49, także remont chodników, wymiana nawierzchni wraz z odwodnieniem. Kolejnym projektem to jest montaż pergoli wraz na terenie bulwaru Natodżańskiego. Kolejny remont podwórza wzdłuż budynków przy ulicy Adama Mickiewicza 40-44 i ulicy Przemysłowej 25-29. Remont chodników, dojść, wymiana nawierzchni, czyli taki typowy projekt związany z konkretnym podwórkiem. Kolejny projekt to jest odrestaurowanie płyty z wyjścia wojsk francuskich, wykonanie i montaż płyty w języku polskim, zaznaczenie zarysu wejścia z cegły w fosie miejskiej. I ostatni projekt w tym okręgu, podświetlany napis I love Głogów, I serduszko Głogów na terenie bulwaru Natodżańskiego. Inwestujemy w sport dzieci i młodzieży, zakup i montaż systemu audiowizualnego na potrzeby hali sportowej przy szkole numer 3, budowa chodnika przy ulicy Folwarcznej od Kazimierza Wielkiego do Henryka Głogowskiego, remont zewnętrznej części budynku przy ulicy Rudnowskiej 54A, tam są mieszkania chronione, naukowe i dźwiękowe odkrycia, przedszkolny plac zabaw w przedszkolu numer 21, koncepcja zagospodarowania placu zabaw przy SP13 imienia Orląt Lwowskich. To są te projekty, 5 projektów zgłoszonych w okręgu trzecim. Jeżeli chodzi o czwarty okręg, to jest obszar Kopernika. Tam były złożone 2 projekty, jednak nie spełniają one standardów budżetu obywatelskiego, musiały być odrzucone. W związku z tym w okręgu czwartym, sytuacja zresztą powtarza się sprzed kilku lat, nie ma projektów. W związku z tym kwota przeznaczona na dany okręg proporcjonalnie zostanie przełożona na pozostałe okręgi, zwiększając szanse innym projektom na realizację. No i zostaje nam ostatni ogólnomiejski okręg. Bardzo proszę o przedstawienie zadań.
Jeżeli chodzi o projekty ogólnomiejskie, to pierwszym projektem miękkim to Hospicjum to Życie, kampania promocyjna idei funkcjonowania hospicjum w Głogowie, kolejna już edycja tego przedsięwzięcia. Zakup kłada dla Ochotniczej Straży Pożarnej jednostki ratownictwa specjalistycznego w Głogowie, zakup elektrycznych łóżek ortopedycznych, warsztaty komputerowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, festiwal kuchni kresowej, także kolejne tego typu przedsięwzięcie, kobiety i muzyka, bo piękno na to jest, by zachwycało. Tak się nazywa ten projekt. Kolejny to młodzieżowa sztafeta niepodległości Głogów, Żółw, Wilno. I dalej warsztaty wzmacniające kondycję psychiczną i fizyczną dzieci z głogowskich domów dziecka. I ostatni ogólnomiejski do głosowania. Dzieci głogowskie, wykonanie i instalacja 5 figurek dziecięcych. I to są wszystkie projekty, Szanowni Państwo, na które będzie można głosować. Przypomnę, od 2 listopada do 24 listopada. Głosujemy elektronicznie, czyli przez stronę, na której są wszystkie informacje o budżecie obywatelskim, i głosujemy tradycyjnie ręcznie. Można składać te głosy tu w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi Mieszkańca, w naszej filii w Galerii Glogowia, a także w siedzibie Biblioteki Publicznej i w jej filiach. W związku z tym zapraszamy do głosowania. Projektów jest sporo, są bardzo ciekawe i te, które otrzymają największą ilość, będziemy realizować.